te Mistrzostwa Europy nie przejdą do historii jako coś pozytywnego, tylko kolejna impreza, gdzie warto się zastanowić, co dalej. To teraz rozmawiamy na gorąco, wczoraj się mecz wydarzył, to trzeba gdzieś tam wszystko na chłodno, będzie na pewno nie lada do myślenia miał Zbyszek Boniek, bo po pierwszym meczu on, odnosząc się ewentualnie do trenera Sousy, powiedział, że on go nie wyrzuci, on go zatrudnił, to jest super trener, 10 powinno, no to jeżeli tak prezes mówi, no to ma do tego prawo, nie dziwię się, bo on go zatrudniał, podjął to jednoosobowo, tą decyzję, a ja się nie muszę absolutnie z tym zgadzać, bo na razie trener Sousa do niczego mnie nie przekonał. Nie przekonał mnie przede wszystkim do wizji swojej piłki, oprócz tego, że chcę trójką grać, tylko ja mogę grać piątką z tyłu, a mogę grać dwójką i efekty będą pewnie takie same. Rzeczywiście teraz należy się zastanowić, co zrobić z ewentualnym dalszym prowadzeniem reprezentacji przez Paulo Sousę. Pan jednak byłby bliższy jakiej decyzji? No bo to nie jest łatwo. 18 sierpnia wybory prezesa PZPN-u, we wrześniu kolejne mecze eliminacji do Mistrzostw Świata. No też nie da się w 2 tygodnie wybrać nowego selekcjonera, żeby on poprowadził mecz od września. A Zbigniew Boniek chyba raczej nie kwapi się do tego, żeby się z nim rozstać, a też Paulo Sousa dymisji nie złożył. To jest trochę ciężka sytuacja, bo zaczęliśmy eliminację, straciliśmy w tych eliminacjach teraz ostatnio 2 punkty, bo porażka z Anglią mogła być wkalkulowana. Przegraliśmy Euro i teraz pytanie, nie wiem w jakim kierunku idzie nasza drużyna, co chcemy dalej, tych zgrupowań reprezentacji nie będzie w ogóle, tylko przed meczami kolejnymi, 3 eliminacyjnymi. Z drugiej strony zwolnienie Sousy, powołanie nowego trenera, to też nie będzie, nie wiem czy to będzie takim rozwiązaniem najlepszym, bo tak jak pan wspomniał, no nowe wybory 18, trener nowy co, dowie się 19, że jest nowym trenerem i co ma przez 2 tygodnie, to jest naprawdę ciężka decyzja, bo pamiętajmy, że później znów możemy mówić, przyjdzie, jeżeli nie wejdziemy do Mistrzostw Świata w Katarze, to powiedzą, a okej, okay, jakby był Sousa, znaczy nie, Sousa inaczej, Sousa nie daje dla mnie na obecnym etapie żadnej gwarancji, że awansujemy, mimo że mamy grupę, że powinniśmy spokojnie awansować. A Zbigniew Boniek mówi, zróbcie wszystko, żebyście awansowali na Mistrzostwa Świata, tak? To jest takie troszeczkę, uważam, takie podchwytliwe. Chodziło pewnie Zbyszkowi o to, że jego kadencja się skończy i później zróbcie wszystko, żebyście awansowali na mistrzostwa, na wielkie imprezy. No, tylko, że on z zmianą selekcjonera jakby rozpoczął cykl eliminacji do Mistrzostw Świata. No tak, rozpoczął, tylko teraz tak. No jeżeli nawet już Zbyszek podjął taką decyzję, no to teraz mówię, trzeba się zastanowić, bo przyjdzie nowy selekcjoner. Nie ma absolutnie żadnego czasu na kolejne. Znów będzie, jeżeli coś będzie nie tak, znów będzie zganianie i to będzie tak taki mętlik, ale z drugiej strony, tak samo jak Zbyszek nie wierzył w to, że Jurek Brzęczek, no bo decyzja musiała być czymś spowodowana, że Jurek Brzęczek nic więcej z tą reprezentacją nie zrobi, bo tak to oceniam, no to jeżeli wierzy i mówi, że 15 trenerów by chciał mieć takich, no to troszeczkę słabo mi się czuł w skórze trenerów polskich niektórych.